zostałem zaproszony na 10. jubileuszową edycję warszawskiego festiwalu Whisky. Powiem wam, że jest tutaj godzina po 15 jest, a już jest mnóstwo ludzi. Tak więc, jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda festiwal, czego można tu spróbować oraz zobaczyć najdroższe dramy, jakie znalazłem na tym festiwalu, znaczy się porcje whisky, to koniecznie oglądajcie to wideo, a teraz chodźcie za mną, pokażę wam, jak wygląda ta impreza. No właśnie, warszawski festiwal to nie tylko whisky. Znajdą się tutaj także, czy w zasadzie znajdzie się tutaj także miejsce dla miłośników cygar. Jest oczywiście całkiem sporo rumu, jest też gin, więc każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie. Jest całe mnóstwo nowości. Zresztą jest taka cała strefa zrobiona dla marek, które są tutaj, czy po raz pierwszy, czy powiedzmy nie tak dawno pojawiły się na festiwalach. Są oczywiście też stali bywalcy, bardzo duże marki z nowymi propozycjami. Na samym festiwalu jest naprawdę kilka solidnych premier, więc wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajne miejsce do poznania tego, co się tutaj dzieje. Mam cię. W końcu pojawi się sensowna whisky. Ty jesteś. Tell me the idea behind the Curragh. Yeah, so Curragh is the first whiskey in the world ever to be influenced by seaweed. So what we do is there's two phases. We make a classic single malt Irish whiskey, Irish malted barley, triple distilled, then aged in ex bourbon cask. Yes, for 3 to 5 years. But where the magic really starts is we take virgin American oak casks and we char the interior of these casks with different types of seaweed. Okay, but so for this one here, we're using a kombu. It's a brown seaweed, and when the seaweed is charred in the cask, it gives flavors of dark chocolate, coffee, salted caramel into the wood. We then take out all the seaweed from the cask, fill it with our single malt whiskey, and then leave it finished for 3 months. Sprawdzę, jak to smakuje. No dobra, jak on mówił o umami, to faktycznie nie żartował. Bo ten charakter tutaj tej irlandzkiej whisky jest oczywiście zachowany, ale... Ale ma ona w sobie coś takiego, czego wcześniej nie próbowałem, coś takiego innego, bardzo nietypowego. Ciekawe, fajne do spróbowania. Cześć! Halo. Czego się można u was dzisiaj napić? Samych dobroci, to ja wiem. To na pewno, jeśli chodzi o miłośników wariacji, miksologii i różnorodności beczek, to jak najbardziej Benriach nie zawodzi pod tym kątem.
Więc możemy zaproponować oprócz wersji podstawowych, oprócz wersji dymnych, nawet dziś trafiła nam się wersja nieco starsza, wracamy trochę do... Ja rozumiem, że wy ją macie jeszcze gdzieś pochowaną, bo to takie rzeczy... Jeszcze mamy, dzisiaj, to jeszcze mamy. Tak, jak najbardziej. Mamy wersję pitted, wersję cask strength, czyli 60%. Czyli bardzo, bardzo zacnie, ale jeśli chodzi o nasze dzisiejsze perełki z destylarni Benriach, to jak najbardziej jesteśmy dumni z naszych dwóch wypustów, 98, 97. A ciebie poproszę, także... ale ja widziałem, że bardzo dużo osób też, może nie Benriaszkiem, ale interesuje się Glendronachem i to właśnie tą 29-letnią. Tak. Whisky, nie? Jeśli chodzi o Glendronacha, to tu przechodzimy do destylarni, które są już jakby... No tutaj klient, który wraca do tej destylarni, wie, czego może się spodziewać, ponieważ w większości, czy jakby powiedzieć, takim trzonem są beczki po sherry. W tym przypadku Oloroso i Pedro Jimenez, czyli beczki bardzo drogie, beczki bardzo premium i to są te dwa rodzaje beczek, są jak najbardziej rozkwytywane i takie, które w przypadku Benriacha są używane najczęściej. Natomiast, słusznie wspomniałeś, mamy na dzisiejszym festiwalu w Warszawie mamy wersję 29-letnią po beczkach po sherry Pedro Jimenez. Jest to oczywiście cask strength 53,3. Tak, dosłownie kapeczkę. Proszę bardzo. Niesamowicie owocowa. Intensywna. Mnóstwo tutaj jest takich suszonych owoców, rodzynek, słodyczy, tego wszystkiego, co można spotkać w beczkach po sherry, tylko tu jest niesamowicie podbite. No i jak na większości festiwali tutaj także znajdziecie festiwalowy sklep. Na festiwalach bardzo często jest tak, że ceny w większości whisky są obniżane specjalnie, no bo wiadomo, wtedy wolumen robi robotę i te ceny są atrakcyjne, fajne, na pewno dużo ciekawsze, więc ta kolejka za mną nie bez powodu się ustawia. Zresztą na takich festiwalach bardzo często można chwycić butelki, które na co dzień są niedostępne. Dzień dobry, Berek. A, to ty. Cześć. Tak? Zdzwoniłeś się. Nie poznałem, schowałem się za kamerą? Za tym pluszakiem. Co dobrego macie? Cały na biało. Tak, dokładnie, dzisiaj jestem cały na biało. Mamy Gandalu Winsmary z fajnych rzeczy. I mamy jeszcze Burface'a Abidenes, którą pijesz czy pijesz? Nie, tego nie próbowałem. Nie próbowałeś? Obowiązkowo. Obowiązkowo. A co to jest? Jest tutaj, proces jest dość podobny na początku jak w przypadku Burface'a. A mianowicie zaczynamy również tym starzeniem w sposób elementally aged, czyli w kontenerach morskich porzuconych w dziczy brytyjskiej Kolumbii. Natomiast używamy trochę innych beczek niż standardowo, bo mamy tutaj beczkę po Chardonnay, a następnie beczkę po Burgundy, która jest mocno palona, jest alligator skin, czyli troszkę inaczej niż wcześniejsze wino czerwone versus beczki z dębu węgierskiego. Natomiast to, co jest najciekawsze, dzieje się dopiero w momencie, kiedy whisky schodzi z beczki i jest rozcieńczana. Tak jak we wszystkich, chyba wszystkich whisky na świecie. Tak. Dolewamy po prostu destylowanej albo po prostu demineralizowanej wody. W tym wypadku ta woda, która została użyta, to woda, która, tutaj trzeba się dosyć dobrze skupić, została najpierw wymieszana z solą morską uwędzoną drewnem klonu, następnie przedestylowana, czyli przychodzi nam aromat morza, aromat soli i aromat dymu, ale dymu drewnianego, a nie torfowego, a nie mamy żadnego smaku słonego, żadnego smaku torfowego. Tak, to jest tylko w nosie, ale to tak działa sugestywnie na jamę, że czujemy tą mineralność w smaku w pewnym sensie, więc coś naprawdę absolutnie unikalnego. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że nie ma tutaj na tym festiwalu drugiej takiej whisky jak tam. Więc
smak do tej whisky chodzi od zupełnie innej strony niż zwykle. Nie od surowca bazowego, nie od sposobu fermentacji, nie od starzenia w beczce części, tylko dodajemy go razem z wodą, która whisky jest rozcieńczana do mocy butelki. Więc coś naprawdę niespotykanego, one of a kind. Na pewno czuć taką landrynkową słodycz. No dobra, ale w smaku to jest coś zupełnie nowego. Cześć. Siemanko. Dzień dobry. Dlatego, że faktycznie ta słoność i ta dymność, ona jest na języku. Bardzo dużo takiej mineralności, bardzo dużo ziół. Dla mnie tymianku na przykład. Tymianek jest tutaj niesamowicie wyczuwalny. I ten zapach jest zupełnie inny niż smak, więc jako ciekawostkę to ten Bareface jest naprawdę fajnym wynalazkiem. Ja wam pokażę najładniejszą, moim zdaniem oczywiście, butelkę na tym festiwalu, ale jeszcze poproszę Piotrka, który stoi o tu, po drugiej stronie, żeby opowiedział o niej trochę więcej. Nasza butelka była zaprojektowana dlatego, żeby pokazać, że to jest gin, który jest, jak to powiedzieć, zaimponowany morzem. Zainspirowany morzem. A wszyscy by pomyśleli, że skoro to jest morze, to nasza butelka do whisky jest zainspirowana lądem. A to jest troszeczkę inaczej, bo jeżeli sobie spojrzycie na naszą butelkę, mamy linie, które są z góry na dół, pionowe, ale mamy również na połowie butelki linie poziome. Tak, to też zauważyłem, no. I co to oznacza? Że naszej whisky nie można zrobić gdzieś indziej poza Harrisem. Jest to bardzo ważne. Naszej whisky nie można zrobić na Harrisie bez naszych ludzi. Czyli ta butelka została zainspirowana to, że tak jak Harris Tweed, bardzo znany materiał z naszej wyspy, on ma połączenia tkaniny właśnie tak na criss-cross, jak to się mówi. I ta butelka, zauważycie, że ona ma taki criss-cross, troszeczkę pattern, jak się przez nią spojrzysz. I to oznacza, że jest to połączenie ludzi i miejsca. Ludzie, którzy produkują naszą whisky i miejsce, w którym ta whisky jest produkowana i dojrzewana, bo to jest bardzo ważne. Połączenie takie właśnie produkuje The Herroch Whisky. Herroch to znaczy mieszkaniec wyspy Harris. Jest to ciekawe wymówienie, bo dużo ludzi próbuje wymówić w inny sposób. Nieważne jak się to wymawia, ważne co jest w środku i co to reprezentuje. Na festiwalu w Warszawie można wybrać się na masterclass, czyli takie spotkania poświęcone jednej marce, bardzo często prowadzone przez ambasadora. To tam oczywiście poza poznaniem takiego podstawowego portfolio często pojawiają się jakieś ciekawostki. Ja właśnie ruszam na masterclass Bushmillsa. Ja już jestem po masterclassie Bushmillsa i tak jak wspominałem wam wcześniej, miałem, choć markę znam, to miałem okazję poznać ją z trochę innej, ciekawszej strony, spróbować też kilka rzeczy zdecydowanie wychodzących poza takie klasyczne portfolio, ale mam też ze sobą brand ambasadora, który myślę, że opowie mi zdecydowanie więcej na ten temat. Scena jest twoja. Słuchaj, cześć wszystkim. Słuchajcie, jeśli chodzi o masterclassy, to przede wszystkim bardzo ważnym elementem, słuchajcie, tego przekazu i spotkań jest właśnie zapoznanie się z marką i tak naprawdę wtajemniczenie was we wszystkie szczegóły. Poznać was bliżej, jakie wy macie oczekiwania, no tak, jakie każdy smaki. Każdy coś innego dokładnie. Lubi, ma inne smaki. Dokładnie, dokładnie. Więc tak naprawdę mamy tutaj godzinę tylko i wyłącznie dla was, gdzie
Każde pytanie jest dozwolone. My jesteśmy dla was, żeby odpowiedzieć. Poznać tą markę, ale przede wszystkim zgłębić również jej smaki i aromaty. Weźcie, zobaczcie, jaki to ma w ogóle kolor. Cześć! Cześć! Widzimy się ponownie. Cześć, podjechałem. Jak cię tutaj złapać? Tu gdzie? Siema. Cześć! Gin na festiwalu to nie jest nic nowego, ale wy macie tutaj trochę inny asortyment niż taki klasyczny gin. Jakbyście o nim trochę opowiadali, to byłoby super. Gin ginem. Nie ma też dzisiaj wielu polskich marek przede wszystkim, a cały czas to podkreślamy tutaj wszystkim, że jesteśmy polską destylarią, co się spotyka z bardzo fajnym odzewem. Jak najbardziej mamy gin, który chyba już znacie tutaj od Mariusza, nasz klasyczny w stylu London Dry. Mamy też gin w stylu Pink Gin na bazie sezonowych owoców. Jest tam truskawka, malina, nektarynka, jagody jak najbardziej. Czarny bez, który sami zbieraliśmy, więc takie uderzenie od owocowości. Wiesz co, ja widziałem u was na fanpage'u albo u ciebie gdzieś na mediach społecznościowych czekolada i pomarańcza. Jak najbardziej. Mamy to. W zeszłym tygodniu mieliśmy oficjalną premierę, jeszcze jak byłeś u nas w destylarni. To próbowałeś naszych pierwszych takich prób, o ile tak dobrze pamiętam. Coś się zmieniło? Zmieniło się. Chyba już ustaliliśmy taki profil, wiemy, tak, ostateczny balans pomiędzy czekoladą a pomarańczą, więc tutaj cały czas są to delicje, jak najbardziej. Początek jest bardzo czekoladowy, później jest łagodne przejście w pomarańcze i finish ponownie, ta czekolada się ujawnia. Także myślę, że też taki troszkę hit, wiele osób się tego nie spodziewa, jest to smak, który raczej jest kojarzony z likierami. Więc wszyscy, którym wspominamy, że mamy wódkę o smaku gorzkiej czekolady z pomarańczą, najpierw nie dowierzają, aż spróbują. No dobra, festiwal dobiega końca. Mam nadzieję, że to wideo było dla was ciekawe. Jeśli się wam podobało, będę wdzięczny za lajeczka. A jeśli chcecie o whisky dowiedzieć się więcej, to pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmach.